Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimżeś ty jest? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny. A ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy siostry i bracia, Wielki Post jest czasem, w którym, jak wspomniałem już wczoraj, przytaczając słowa świętego Jana Pawła II, nasza modlitwa zmierza do obudzenia sumień, do ich uwrażliwienia na głos Boga. Wsłuchujemy się w głos Boga, także ten, który dziś tak mocno brzmi z kart Ewangelii. Bo istotnie, mówił papież, martwica sumień, ich obojętność na dobro i zło, ich wykrzywienie jest wielkim zagrożeniem dla człowieka i dla społeczeństwa. Myślę, że warto dzisiaj usłyszeć z całą mocą te słowa, nie szukając winy i usprawiedliwienia w innych. Jak bowiem trzeba przypominać o sercu, o duchowym ludzkim wnętrzu, podkreślać, że ono stanowi o prawdziwej wielkości człowieka, tak trzeba, myślę, też z całym realizmem i całą pokorą ostrzegać przed wewnętrznym wypaczeniem serca, przed jego zniepravieniem, przed nieuporządkowanymi przywiązaniami, jak modlimy się w prefacjach tego okresu w czasie liturgii, do których serce człowieka jest niestety tak szybko zdolne. W swoim tegorocznym orędziu wielkopostnym, do którego się będę dziś też odwoływał, papież Franciszek zwraca uwagę na pewien mechanizm, który sprawia, że w ludzkich sercach gaśnie miłość, a ona przecież jest istotą Ewangelii. Serce człowieka, jego wnętrze, jego sumienie
staje się wówczas oziębłe, niezdolne, by w prawidłowy sposób reagować na to, co się wydarza. Ciekawe, że w tym roku w swoim wielkopostnym orędziu papież mówi, że ludzkie serce stygnie. I jedną z przyczyn widzi w tym, który sprawia, że stajemy się pokryci tym wewnętrznym lodem. Odwołuje się w swoim słowie do fragmentu, dokładnie do pieśni 34, Piekło z Księgi Boskiej Komedii Dante Alighieri. Swoiste lodowacenie paraliżujące serce i jego działanie. Dlaczego? Posłuchajmy. Potężny cesarz Królestwa Cierpienia od piersi wznosił się ponad lodami i jak giganta wzrost przekracza cienia, tak by mu mierzył ramię gigantami, jak cały wielki był. Ta znać jedynie sądzą z proporcji, bo krył się przed nami. Jeśli tak piękny był jak brzydki ninie i podniósł niegdyś brwi na stwórcę swego słusznie, słusznie, że z niego ból nasz cały płynie. Serce człowieka, jego wnętrze, jego sumienie staje się wówczas oziębłe, niezdolne, by w prawidłowy sposób reagować na to, co się wydarza. Staje się w istocie pozbawione tego moralnego wyczucia, a w pewnym sensie i cyniczne, i wyrachowane, odpowiadając się tylko za tym, co w ostatecznym rachunku przynosi nam korzyść i satysfakcję. W czasie swojej pielgrzymki do Skoczowa, to szczególny moment nauczania świętego Jana Pawła II, pamiętamy o ludzkim sumieniu, o sercu, o tym wnętrzu człowieka, wskazywał, że sumienie jest dla człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Mówił, aby nasze sumienia były prawe, aby ich sądy były oparte na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło złem, aby wedle słów apostoła umiały rozpoznawać, jaka jest wola Boga, co jest dobre, co Bogu przyjemne i doskonałe. Wspomniany przeze mnie mechanizm, na który w tym roku w swoim orędziu tak wielki nacisk kładzie papież Franciszek, dotyczy, jak mówi, różnych trudnych sytuacji i wydarzeń, które przeżywamy i w których wprost pewni fałszywi prorocy wielu wprowadzają w błąd, tak iż grozić będzie wygaśnięcie w sercach miłości, która jest istotą Ewangelii. W tym jednak spojrzeniu proponuję, byśmy nie zrzucali winy na fałszywych proroków, na tych innych, nie usiłowali tropić współczesnych fałszywych proroków, ale zwrócili uwagę na sam mechanizm, który sprawia, że nasze serca, nasze, ulegają wypaczeniu, że obojętnieją, że gaśnie w nich miłość. Ten Boży blask, który pozwala mieć i zachować serce wrażliwe i otwarte na Boga i na bliźniego. Najpierw zwróćmy uwagę na sam kontekst pojawiających się trudności. Myślę, że pewne światło w tym względzie da nam również to pierwsze czytanie z Księgi Liczb. Odnosi się ono przecież do szczególnego doświadczenia narodu wybranego, do wędrówki Izraela na pustyni. Czytając rozdziały Księgi Liczb opisujące tę wędrówkę, widzimy, że ona jest najeżona różnymi zmaganiami. Co rusz pojawiają się naprawdę trudne sytuacje. Nie ma wody do picia, brakuje żywności. Co chwilę w tym błąkaniu na pustyni Izrael trafia na różne plemiona, z którymi musi toczyć walki. Jedne okazują się zwycięskie, inne kończą się poważnymi stratami w ludziach. Wciąż do głosu dochodzi jeszcze sama niepewność drogi. Co rusz odzywają się wątpliwości dotyczące sensu samej wędrówki. Nastroje są bardzo różne, od euforii do uniesienia,
od przygnębienia do wątpliwości. Wiele razy pada pytanie, a po cośmy my wyszli z tego Egiptu? Co się z nami tak naprawdę dzieje? Dokąd nas to prowadzi? A może jeszcze, mówiąc bardziej językiem współczesnym, czy w tym wszystkim jest Pan Bóg? Dlaczego On na to pozwala? Czy my nie jesteśmy jakąś igraszką w Jego rękach? Jaki to ma sens? Jaki sens ma wierność Bogu? Słuchanie Go, pójście za Nim i cel, który zdaje się wciąż oddalać, jakby był na wyciągnięcie ręki i umyka. Pozostaje tylko zmaganie i to coraz trudniejsze. Słyszymy w dzisiejszym fragmencie, lud traci cierpliwość i zaczyna mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a ten pokarm mizerny nam się uprzykrzył. Widać, że są zniechęceni, że przysiąka do ich serc, do ich wnętrz, do ich sumień wątpliwość. Sieje się wątpliwość, czy to ma sens? Wkrada się podejrzenie, a nuż będziemy czegoś pozbawieni. Ktoś nas oszukuje, ktoś gra znaczonymi kartami, ktoś próbuje wykorzystać, że ta droga, Boża droga, wędrówka wskazana przez Boga nie tylko męczy i nuży, ale ona nie ma sensu. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Upada zaufanie do Boga i do Mojżesza. Moi kochani, ten mechanizm, mówię o pewnym kontekście, niekiedy powtarza się również w naszym życiu. Dla jednych może być owocem przeżywanych trudności, rzeczywistych życiowych doświadczeń, doświadczenia pustyni, przez którą się przechodzi. Dla innych pojawia się jakby owocem swoistego wypalenia, zgubienia sensu tego, co się robi, czym się żyje. Wielu ludzi dzisiaj mówi właśnie w ten sposób. Wie ksiądz, nie za bardzo jest o co walczyć. Czy te wszystkie ludzkie zmagania mają sens? Dla jeszcze innych będzie pojawiało się wtedy, gdy pomimo wysiłków nie wszystko da się osiągnąć. Jakby ten cel nam się rzeczywiście wymykał z rąk. Nie mamy nad nim władzy. Ale będą i tacy, którzy zaczynają dostrzegać, że ta życiowa wędrówka i Boże obietnice wciąż są za słabe. Za słabe, może nawet nieco naiwne w relacji do dzisiejszego życia i świata. Gdzieś pozostaje w sercu zachwyt nad bogactwem i potęgą Egiptu. I wtedy to właśnie, mówiąc słowami papieża Franciszka, na horyzoncie ludzkiej duszy, ludzkiego serca, w jego wnętrzu, w jego sumieniu pojawia się pokusa, by zwątpić. Papież pewnymi obrazami, bardzo mi się one spodobały, nazwał ją tak. Z jednej strony to jest pokusa zaklinaczy węży, a drugą obdarza nazwą współczesnych szarlatanów. Jaka jest różnica między jednymi a drugimi? Zaklinacze węży to wszystko to, co wykorzystuje przeciw nam przede wszystkim nasze emocje, co gra na naszych zmiennych nastrojach, na naszych zranionych uczuciach, na naszych potrzebach, na tym niezaspokojonym pragnieniu serca, które nas próbuje w życiu prowadzić. I idą one w różnym kierunku. Papież powie, że szczególnie atrakcyjne są na przykład te z kategorii, myślę, że my też to wiemy, takich powabów trwającej parę chwil przyjemności, którą się bierze za szczęście, którą się myli za szczęście. Mówi się, że chwyci się Pana Boga za nogi, chwyta się nie Jego. Iluż mężczyzn i kobiet żyje jakby pod urokiem iluzji pieniądza, pisze, który w rzeczywistości czyni ich niewolników zysku,
lub niegodziwych interesów. Ile osób żyje, sądząc, że sobie same wystarczą i padają ofiarą samotności. Współczesny świat podaje nam bowiem liczne i przeróżne, często wręcz wyrafinowane środki znieczulające ból naszej ludzkiej egzystencji, ból naszego życia. Pewnie wielu odnajdzie się w tym zdaniu Leszka Kołakowskiego, że nasza cywilizacja to w istocie cywilizacja oparta na niewypowiadanym, ale przyjętym założeniu, że największym czy też jedynym dobrem jest przyjemność. W ten sposób to, co stanowi o ludzkiej godności, o naszym wnętrzu, co rozeznajemy w sumieniu, co jest w naszym sercu, zaczyna być przenikane obojętnością i właśnie samowystarczalnością. Może także, i to jest realne ostrzeżenie, kiedy widzimy dzisiaj także skutki w życiu społecznym, rodzić się przemoc, obracająca się przeciw tym, których uważa się za zagrożenie dla naszych pewników. Jak dziecko jeszcze nienarodzone, jak chory czy starzec, jak gość będący przejazdem, jak cudzoziemiec, a także bliźni, który nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Możemy wówczas pytać, czy biedny ma prawo pukać do drzwi bogatego. Ale moi drodzy, w tej refleksji nad naszym wnętrzem, nad sumieniem, nad sytuacjami, w których może ono ulec powolnej, czy nawet niekiedy szybkiej degradacji, oprócz tych wskazywanych przez nas zaklinaczy węży, są także ci, których, czyli ostatecznie zaklinacze rzeczywistości, są ci, których można nazwać szarlatanami. Jeszcze raz warto, sięgając znów do tych przykładów zaćmienia serca, pamiętać tylko, że dotyczy ono tego wszystkiego, co jest w nas samych. Pod tym mianem pragnę za papieżem Franciszkiem umieścić to wszystko, co proponuje nam łatwe i natychmiastowe sposoby zaradzania cierpieniom i różnym życiowym sytuacjom. To jest naprawdę szarlatańska pokusa, że to się da. Z całej palety tego wszystkiego, co się tak może rodzić, jak za dotknięciem przysłowiowej czarodziejskiej różdżki, wskażę dwie sytuacje. Pierwsza dotyczy życia w wirtualnym świecie. Znów, papież nam mówi tak, wielu jest wciąż zaplątanych w sieć życia całkowicie wirtualnego, w którym relacje wydają się łatwiejsze i szybsze, ale potem jakoś dramatycznie pozbawione sensu. Jest taki krótki amerykański film, kilkuminutowy, ukazujący dialog rodzica z dzieckiem na dwóch poziomach domu. Ojciec, który dialoguje przy pomocy komputera, pytająca reżyserka tego filmu, dlaczego pan nie pójdzie, nie zapuka do tych drzwi. Mówi, nie będę go stresował. Nie będę go stresował. Świat, który sprawia, że przestajemy rozróżniać powoli to, co realne i wirtualne. Świat fejków, który bierzemy za prawdziwy. Dzisiaj wielu młodych, którzy mają poczucie, że muszą być inni od tego, czym są w rzeczywistości, pisze w orędziu do młodych papież, próbują dostosować się do często sztucznych i nieosiągalnych standardów. Nieustannie dokonują retuszowania swoich wizerunków, chowając się za maskami i fałszywymi tożsamościami tak, że sami niemal stają się fejkiem. U wielu z nich mamy do czynienia z obsesją na tle otrzymywania jak największej liczby polubień i z tego poczucia nieadekwatności rodzi się obawa, niepewność i lęk i strach. Rodzi się w sercu strach i lęk. Jakiś permanentny zamęt w myślach i uczuciach, który powoduje, że marnujemy czas i energię, padając łupem nietrwałych upiorów pozbawionych oblicza. Druga szatańska pokusa, pokusa szarlatańska dla naszego serca, na którą
Także chciałbym wskazać to wciąż przyjmowanie nowych propozycji rzeczy bez wartości, które odbierają nam to, co w najcenniejsze, jak godność, wolność, zdolność kochania. Często u podłoża takiej postawy naszego serca, naszego wnętrza leży po prostu pokusa próżności. Papież powie takim swoim językiem, puszymy się jak paw, a potem się ośmieszamy. Nic dziwnego, od zawsze diabeł, który jest ojcem kłamstwa, przedstawia zło jako dobro, fałsz jako prawdę, by zmylić serce człowieka. Dlatego każdy jest wezwany do tego, by w swoim sercu rozeznawał i badał, czy jest zagrożony przez kłamstwa tych fałszywych proroków. W jaki sposób? Myślę, że podpowiedź Ojca Świętego jest bardzo ciekawa. Jutro chciałbym trochę więcej powiedzieć nad, w tym ostatnim dniu, nad bardziej praktycznym sposobem, jak, w jaki sposób przed tym się bronić. Papież mówi tak, trzeba się nauczyć nie zatrzymywać na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale rozpoznać to, co zostawia w nas dobry i trwały ślad, bo to pochodzi od Boga i służy naszemu prawdziwemu dobru. Popatrzcie, odpowiedź musi być pozytywna. Poszukaj w twoim sercu, w twoim sumieniu to, co pozostawia w tobie dobry ślad. Tego się chwyć. To pochodzi od Boga i służy twemu dobru. Odczytana nam przed chwilą Ewangelia pokazuje, w jaki właśnie sposób i ostatecznie dlaczego człowiek zatrzymuje się jednak nad tym, co powierzchowne. Hoduje wówczas w sobie niebezpieczne przekonanie, że o prawdziwości, o prawości, o wewnętrznej uczciwości, o słuszności w, tego, co, w to, co wierzy, co czyni, co uważa, co jest w jego wnętrzu, w jego sumieniu, sercu, decyduje on sam. Nie słucha i nie dopuszcza korekty. Jeśli ma wątpliwości, tak jak mieli je Żydzi, czyż miałby siebie zabić, jest samobójcą, skoro powiada, gdzie ja idę, wy nie możecie pójść? Nie szuka odpowiedzi, bo sam wie lepiej. Kimże ty jesteś? Tak można też zaakcentować to pytanie. Kimże ty jesteś, że nam to mówisz? A mówił dzisiaj trudne rzeczy. Tak objawia się pokusa samowystarczalności, pokusa zamkniętego serca, otępiałego, ostygłego, prowadzi do śmierci. Dlatego powie, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Zwiedzone i zagubione serce, znieprawione i zniewolone sumienie, wnętrze pełne zdzierstwa i niegodziwości, jak słyszymy w innym miejscu Ewangelii, może wyzwolić tylko ten, który przychodzi od Ojca. Bo ten jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata. Słyszeliśmy dzisiaj to, co usłyszałem od Niego. Wyzwala Słowo, ale Słowo z mocą, które objawia prawdę, wyzwala z naszego zamknięcia wewnętrznej martwoty, odrętwienia sumienia. Wyprowadza nas bowiem ten, który był wywyższony na krzyżu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy. Pisał kiedyś kardynał Ratzinger tak, zadaniem serca jest zachowanie samego siebie, scalenie tego, co najbardziej istotne dla organizmu. Przebite serce Jezusa obaliło rzeczywiście i tę definicję. To serce nie jest ocaleniem samego siebie, lecz oddaniem siebie. Ocala ono świat przez to, że się otwiera. To wyniszczone się otwarte serce Jezusa jest treścią tajemnicy paschalnej. To serce zbawia, ale zbawia ofiarując siebie.
Tak, to w Jezusowym sercu ukazuje się nam centrum chrześcijaństwa, centrum naszej wiary. W nim zostało powiedziane wszystko, co rzeczywiście wstrząsająco nowe, a co dzieje się w Nowym Przymierzu, to serce przyzywa nasze serca. Zaprasza nas do zrezygnowania z daremnych usiłowań samoocalenia i do współmiłowania, do ofiarowania Jemu naszego ja, znalezienia w Nim pełni miłości, która sama jedna jest wiecznością i sama jedna podtrzymuje świat. Amen.